Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 205. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Kto z Was nie słyszał nigdy terminu Feng Shui? By the way, wymawia się to Feng Shui, ale my przecież lubimy sobie spolszczyć trudne nazwy. Jest to nic innego jak wywodząca się z Chin starożytna sztuka planowania przestrzeni. Feng Shui bazuje na 5 elementach i ma na celu osiągnięcie harmonii między człowiekiem a jego otoczeniem. Brzmi prosto, a jednocześnie dość abstrakcyjnie i nieuchwytnie. Zaprosiłam do siebie Corinę Hortyńską, konsultantkę Feng Shui lub, jak sama mówi o sobie, kreatorkę magnetycznych przestrzeni, przewodniczkę ku pięknu i życiu w równowadze, aby opowiedziała nam o założeniach tej praktyki. Poznamy kilka uniwersalnych zasad aranżowania swojego domu, dowiemy się, dlaczego warto pozbywać się rzeczy i jaką rolę odgrywa w naszym życiu piękno. Porozmawiamy o tym, czy każdy odczuwa przestrzeń w podobny sposób oraz jak odnaleźć komfort, nawet będąc w podróży. Ten odcinek prawdopodobnie zmotywuje Was do sprzątania i przeorganizowania swojej przestrzeni. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka są Yogiczni, czyli platforma do praktyki jogi i medytacji stworzona przez nauczycielkę znaną Wam z kilku odcinków, Elizę Wierkowską. Subskrypcja platformy umożliwia Wam dostęp do dziesiątek praktyk, w tym tych archiwalnych, na różnych poziomach zaawansowania oraz do rabatów na warsztaty i kursy online. Ja sama jestem członkinią i bardzo, ale to bardzo Wam polecam. Szczegóły znajdziecie oczywiście w opisie odcinka, a teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Koriną Hortyńską. Cześć Korina. Witaj. Bardzo jest mi miło gościć Cię, szczególnie, że wszelkie tematy związane z przestrzenią, z pięknem i z komfortem życia są mi bardzo, bardzo bliskie. I może się mylę, ale pozwolę sobie na taką małą generalizację. Sądzę, że duża część z nas, asekuracyjnie to ujmę, usłyszała kiedyś o takim pojęciu jak Feng Shui. Ja od dziecka, wydaje mi się, że słyszałam to, nie wiem, czy w jakimś filmie, w serialu, w jakimś komentarzu, na zasadzie, o, to zaburzyło moje Feng Shui, albo ciekawe, czy to jest dobre Feng Shui. Ale realnie nigdy nie zgłębiłam tego tematu. I nigdy nie zastanawiałam się, skąd to się wzięło, o co to naprawdę chodzi, że coś niby, że przestrzeń nam sprzyja. I to by było tyle. I zastanawiam się, czy to jest taka wiedza, którą po prostu ma większość społeczeństwa i nigdy jej nie zgłębia, czy może my w ogóle statystycznie nic o tym Feng Shui nie wiemy. Ja myślę, że każdy człowiek coś słyszał, natomiast jakby się zapytała o szczegóły, to wtedy już byłoby, nie wiem. To ja przyznaję, że nie wiem. Więc powiedz nam, może jaka jest geneza Feng Shui? Czy da się to zdefiniować? Czy da się zdefiniować Feng Shui w ogóle pokrótce? Czy da się przedstawić tę wiedzę w pigułce? Spróbujmy, ale ja wiem, że mogę mówić o tym godzinami, więc ale postaram się tak przedstawić pokrótce. Feng Shui pochodzi z Chin. Jest to tradycja co najmniej 3000-letnia, natomiast była stosowana przez cesarzy i na początku była stosowana, by w odpowiedni sposób pochować przodków. Czyli w odpowiedni sposób ustawić ten nagrobny kamień w taki sposób, żeby złożony tam przodek wysyłał dobrą energię wszystkim pozostałym pokoleniom. Żeby nie nawiedzał nas po prostu. Też, też. I później zaczęto to stosować do pałaców cesarskich, do miast. Był taki okres, gdzie cesarze, to była w ogóle wiedza bardzo chroniona i cesarze wynajmowali i prosili swoich mistrzów o to, żeby napisali teorie i formuły mylne,
żeby je, że tak powiem, sprzedać za granicę i do innych krajów, żeby oni mogli stosować to feng shui mylne, a on wie, jakie jest to prawdziwe. Także jest bardzo dużo w ogóle szkół feng shui. Mhm. I nie wszystkie, że tak powiem, dobrze działają, natomiast taka to była idea. I później dopiero na sam koniec to stało się takie popularne wśród normalnych ludzi, ale jest bardzo mało książek, że tak powiem, bo ta wiedza była przekazywana z mistrza na mistrza. Tak. I jak był dobry mistrz, to on tak nawet nie dawał ci w pigułce wszystkiego, tylko on cię uczył na zasadzie odkryj. Mój mistrz z Kanady, on w swoich materiałach, które nam daje, specjalnie umieszcza błędy, żeby zobaczyć, czy ty zrozumiałaś i czy wykryjesz ten błąd. Super, znaczy brzmi jak dobry mistrz, ale powiem ci, zaniepokoiłaś mnie tym, że były rozprzestrzeniane nieprawidłowe informacje, żeby świat korzystał ze złych zasad. Wiesz co? Super przyjacielskie. Chodzi o to, chodziło o swoje imperium, tak? Nie mógł pozwolić, żeby inne imperium się tak rozwinęło. Natomiast chodzi o to, że feng shui, teraz jest bardzo dużo różnej wiedzy na temat feng shui. I jest bardzo dużo sprzecznych informacji. I tak naprawdę, jak teraz byś sobie wzięła książkę, kupisz, przeczytasz i chcesz zastosować, a potem, nie daj Boże, sięgniesz do innej książki, będziesz mieć zupełnie inne informacje i stwierdzisz, to już nie wiem. To łóżko mam tak ustawić, czy tak mam ustawić? No ale tak nie mogę. A tu było napisane, że tak. Jest bardzo dużo sprzecznych informacji i bardzo dużo osób przychodzi do mnie i mówi, wiesz co, bo ja już nie wiem. Czy ja mogę tak, czy ja nie mogę nie tak. Dlatego też moją funkcją taką jest trochę edukacja i uświadamianie ludzi, że tak naprawdę ja bym feng shui zdefiniowała jako twój sposób komunikowania się z przestrzenią. Tak? Wszystko jest energią, to wiemy. Rzeczy, ludzie, zjawiska, powietrze, wszystko to, co nas otacza, więc to jest sposób właśnie interakcji z tym. I my tak naprawdę wiemy, bo nasza intuicja nam mówi, natomiast bardzo często umysł zagłusza i nie słuchamy. Bo na przykład idziemy do lokalu, gdzie spędzamy, jest brzydki. Tak. I jest zatłoczony, ale ty tam lubisz chodzić. I to jest właśnie ta energia, to jest to coś, czego nie jesteś w stanie nazwać. A pójdziesz do pięknego lokalu, piękny wystrój, super w ogóle wszystko, ale no czegoś brakuje. To może być ta energia, która cię nie zachęca do tego, żeby usiąść na chwilkę, ale nie żeby się rozgościć. Także to jest feng shui i my intuicyjnie wiemy, natomiast bardzo często nie słuchamy. Ale powiedz mi, jak to jest z tymi źródłami wiedzy? Czy ty jako ekspertka już potrafisz za każdym razem prześwietlić, czy dane źródło, dana książka jest rzetelna? Czy jakby my z punktu widzenia zwykłego śmiertelnika, który chce zgłębić temat i może jakoś zoptymalizować swoją przestrzeń, czy my jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to jest dobre, czy to będzie dobre narzędzie do pracy? Powiem tak, jest kilka szkół feng shui i mój mistrz powiedział do mnie, poznaj je wszystkie, sprawdź na sobie i stosuj to, co działa. I ja tak właśnie zrobiłam i teraz największe rezultaty mam i miałam z feng shui klasycznym, więc stosuję feng shui klasyczne. Dlatego jeżeli ktoś chce stosować mapę Bagua i dzielić swój dom na 9 magicznych kwadracików i tam zmieniać kolory, proszę bardzo. Natomiast ja nie pomogę, bo to nie jest moja metoda. Tak? Ja znam inne, bardziej dopasowane do każdego domu, do każdej osoby. Natomiast to wszystko zależy, co wybierzesz. Jak już się zdecydujesz na jedno, to idź w to. Natomiast nie mieszaj, bo to mieszanie powoduje właśnie to poplątanie i tego, no, że nie wiesz, co wybrać. To jest dla mnie ciekawe, bo widzę taką analogię trochę do świata zdrowia i odżywiania. I tutaj też oczywiście ukłon w stronę całego dziedzictwa chińskiego i medycyny chińskiej, która też jest mi bardzo bliska. Ale myślę, że podobnie czują się osoby, które chcą zadbać o swoje zdrowie, szukają różnych źródeł i to jest to samo. No, wchodzimy do księgarni i możemy, nawet nie dwie, możemy znaleźć 20 książek i każda nam sprzedaje zupełnie inną teorię a propos tego, jak czuć się lepiej, jak nie wiem, pewnie popularna kwestia schudnąć, czy poprawić swój poziom energii, skórę i tak dalej, czy
w kontekście aktywności fizycznej, też ilu różnych ekspertów i badań, tyle teorii, więc to przesiewanie informacji wydaje się być w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, najbardziej kluczowe. I już jak znajdziemy coś, co działa, to nie rozpraszać się może tymi alternatywami, tylko zaufać, że to jest ta droga dla nas, no ale może też sprawdzać, właśnie tak jak powiedziałaś, żeby jednak testować, czy to nas działa, a nie ślepo patrzeć w to, czy zakładać, że to musi się udać. Tak mi się wydaje, że też jego poleganie zbytnie na tym, że ktoś za nas zdecyduje i nam doradzi, może nas zmylić. Tak, poza tym jest taka tendencja wśród ludzi, że oni wolą taki gotowy produkt. Oni wolą... Tak. To ja bym chciała... Jadłospis, no. Tak, gdzie mam sobie coś postawić w rogu, żeby być bogata? To tak nie działa. Dlaczego tak nie działa? Bo nie ma skrótów przez życie. Czasami jakiś tam, ale takiego uproszczenia nie ma. Dlatego, że każdy dom jest inny. Każda osoba ma inną energię. Więc tak naprawdę ty, wprowadzając się do jakiegoś miejsca, możesz czuć się fantastycznie. Natomiast, nie wiem, twój brat, twój przyjaciel, czy ktokolwiek inny, który się zajmuje innymi rzeczami, ma inne zainteresowania, ma inny charakter, urodził się w innym momencie czasu, w innym miejscu, on się będzie czuł inaczej. Czy to oznacza, że w takim razie feng shui jest o relacji konkretnej osoby z konkretną przestrzenią? Ja bym powiedziała, że tak. No a w takiej sytuacji, czy my możemy w ogóle mówić właśnie o jakichś generalnych, ogólnych założeniach, które dotyczą wszystkich, za którymi możemy podążać, żeby ten dobry mecz osiągnąć? Tak, jak najbardziej. Są główne zasady i myślę, że po prostu stosujesz je przez swój własny pryzmat, tak? Natomiast zawsze jest coś takiego jak wyjątek od reguły. I ja pamiętam, że jak chciałam napisać jakiegoś e-booka i tak mówię, kurde, co ja tam napiszę? Przecież nie mogę powiedzieć, że w sypialni ma być zawsze tak i tak, bo mam przykłady, gdzie zalecałam zupełnie inne rzeczy. I mówię teraz, no i jak? To ja zalecę to, ale potem powiem, że tak. Więc dla mnie było bardzo trudno wyciągnąć taki wspólny mianownik, który by pasował do wszystkich. Natomiast jest kilka takich zasad feng shui, które mogą zastosować wszystkie osoby, niezależnie od upodobania, od urodzenia, od tego, kim są, jak pracują, jak zarabiają pieniądze. A zdradzisz nam? Oczywiście. Z wielką przyjemnością. One są bardzo proste tak naprawdę. I ja myślę, że część ludzi już je stosuje w życiu. Pierwszą, jak dla mnie, najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o przestrzenie, to jest piękno. Otaczanie się rzeczami pięknymi. Rozumiemy się. Tak. Pięknymi dla nas. O. Dokładnie, to chciałam powiedzieć, że piękno jest w oczach patrzącego. Więc ta zasada będzie pasowała do wszystkich. Bo dla ciebie piękna będzie biała kanapa, a dla kogoś będzie piękna oliwkowa. Tak? A dla kogoś czerwona taka, że po prostu po oczach bije. Także to wszystko... I trzeba to uszanować. Tak, dokładnie. Bo ta osoba może po prostu potrzebuje takiej stymulacji, takiej wibracji. Poza tym nasze gusta się zmieniają w czasie i może ta od tej czerwonej sofy po 2 latach zmieni ją na białą i nie będzie chciała w ogóle słyszeć o czerwieni. Także bardzo ważne jest to piękno i otaczanie się rzeczami pięknymi. Dlatego, że w momencie, kiedy przebywamy w otoczeniu wypełnionych rzeczami, które nam się podobają, to my mamy od razu inną energetykę. Nasza wibracja się podnosi. Jeżeli wstajesz i pierwsze, co widzisz, to jest zdjęcie teściowej, z którą nie masz dobrej relacji, no to naprawdę już musiała być jakimś mindmasterem czy aniołem. Tak, żeby powiedzieć okej, i tak wysyłam ci miłość, nie? Więc po co sobie robić takie rzeczy? Otacza się rzeczami, które są dla ciebie piękne, które ci będą podnosić tą energię, które sprawią, że się uśmiechniesz. Ja tak zawsze mówię, że otaczaj się rzeczami, które nie możesz się doczekać, żeby ich użyć albo je założyć. I to jest właśnie dla mnie taki wyznacznik. Bo to oznacza, że ty się już cieszysz na sam fakt, że je widzisz i za chwilę będziesz mieć z nimi interakcję, tak? Na przykład mamy teraz bardzo piękne kubki masz. Dziękuję. Bo ja się kieruję tą zasadą troszkę intencjonalnie, a troszkę nieświadomie, że jak mamy możliwość mieć coś ładnego koło siebie, to i tak tu musi stać jakiś kubek. To może być
piękny. Super piękny kubek, który mi się podoba i mnie uszczęśliwia, więc to jest zwycięstwo dla wszystkich tutaj. Tak, więc to są takie delikatne, małe rzeczy, które mogą nam naprawdę zmienić życie w duży sposób. Więc piękno to jest podstawa. Druga rzecz to jest oczywiście porządek. I tutaj nie mówię tyle, oczywiście mówię też o sprzątaniu, o kurz, brud i tak dalej, natomiast to chodzi też o dobry, ładny zapach. To chodzi też o to, żeby rzeczy miały swoje miejsce. Bo tak naprawdę bałagan tworzy się w momencie, kiedy nie przypiszemy danej rzeczy określonego miejsca. I w momencie, kiedy ona jest taka bezdomna i się po tym domu w różnych miejscach pojawia, no to tworzy to zaburzenie energii, bo będzie nam się kumulować, to będziemy kłaść, to będzie rosło i nam się stworzy tak zwany zator energetyczny. I energia nie będzie mogła tamtędy przepływać. I to może później odzwierciedlić się w Twoim życiu, w problemach w pracy, nie wiem, z przyjaciółmi, w relacjach, zdrowie. Naprawdę może dotyczyć różnych obszarów. Także ten porządek to nie jest tylko czystość, oczywiście też, ale to jest fakt, że w tej przestrzeni ta energia może swobodnie płynąć. Czyli to jest bardziej organizacja niż takie stricte sprzątanie. Tak. Ale to jest też połączone, bo na przykład kurz ma słabą energię. Jest to energia Shachi, to jest ta negatywna. A my chcemy Shangchi, czyli tą pozytywną. Więc na przykład ludzie pytają, czy mogę mieć suszone kwiaty w domu. Nie wiem, z wesela, ze ślubu, może jakąś tam wiązankę chcę sobie zatrzymać w prezencie. Jeżeli jesteś w stanie zagwarantować, że nie będzie na niej osiadał kurz, to jak najbardziej. Okej. Okay. No przecież to ja to słyszałam od najmłodszych lat, żeby nie suszyć kwiatów i nie trzymać ich w domu i zastanawiam się, czy to jest jakiś zabobon, jakieś, wiesz, jakieś dziwne uprzedzenie, a teraz ma to sens. Ale też jest, bo chyba to chodzi o to, że jest takie stwierdzenie, że jak się ususzy kwiaty od jakiegoś partnera, to że ta relacja uschnie. To chyba o to chodziło. Jest dużo takich przesądów. Przesądy właśnie, tak. To jest to słowo. Jak na przykład uszczerbiony kubek. Tak, jak mój tutaj. To nie jest dobre feng shui. Tak? Okay. Bo ono jest niekompletne. Ono wskazuje na energię braku. Jeżeli ty kochasz ten kubek i nie możesz się z nim rozstać, to... Napraw go. Dokładnie. Kup złotą farbę do porcelany, połóż kropeczkę i będziesz mieć piękny kubek. Będzie całość. I w taki oto sposób przeszłyśmy do trzeciej zasady, czyli nieprzywiązywanie się do rzeczy. Wbrew pozorom. Tak. Rzeczy to tylko rzeczy. Tak naprawdę. Ważne jesteśmy my i co my z tymi rzeczami robimy, a nie samo posiadanie rzeczy. I takie zbieranie i wypełnianie naszej przestrzeni rzeczami powoduje, że ta energia nie może płynąć swobodnie. Nasze domy w aktualnych czasach są w stanie pomieścić 3 razy więcej rzeczy niż jest przewidziane. Czyli niż sobie zdajemy sprawę. Tak, czyli generalnie jednym domem mogłabyś wyposażyć 3. Na tej zasadzie. Bo jak kupujesz buty na przykład, no to kupujesz, przynosisz reklamówkę, paragon, pudełko, pewnie sznurówki, pani jeszcze ci pewnie pasy do butów. Impregnat. Tak. Jakieś dodatkowe fleczki, coś tam i tak dalej. No i masz tak naprawdę 7 rzeczy, a nie jedną. Ale kupiłam buty. A przestrzeń się wypełnia. Także dobrym sposobem jest w momencie, kiedy przynosisz coś nowego, oddać coś starego. Wymiana. Energii i rzeczy. Tak. Ja myślę sobie o tych wszystkich szafkach i półkach w naszych domach, w których jest wszystko i nic. Myślę, że wiele osób ma takie szuflady z rzeczami, które nie miały swojego miejsca. I teraz, kiedy ja jestem na etapie przed wyprowadzką i też ty mi mówiłaś, że się wyprowadzałaś wiele razy, więc na pewno jesteś znacznie bardziej świadoma tego, ile rzeczy posiadasz, niż osoby, które na przykład spędziły większość życia czy wiele lat w jednym miejscu. Bo chyba właśnie ten moment przeprowadzki to jest ten czas, kiedy my sobie zdajemy sprawę, że mamy masę rzeczy niepotrzebnych i to, co teraz, kiedy się rozglądamy, wygląda jak kilka przedmiotów, książek, parę świeczek, to w momencie, kiedy otwieramy te szuflady, okazuje się, że przeprowadzamy się od razu z całą piwnicą wypełnioną rzeczami, z których nie korzystamy. Więc też myślę, że fajnie powiedzieć, że te rzeczy, które nam nie służą, a są schowane, też w jakiś sposób
wpływają negatywnie na przestrzeń. Ja to zawsze tłumaczę w ten sposób. Wyobraź sobie, że z każdą rzeczą łączy Cię niewidzialna nić energetyczna, która wychodzi tutaj ze splotu słonecznego. Więc im więcej rzeczy masz, tym bardziej jesteś połączona. I teraz tak, jeżeli rzecz jest piękna, to rzecz wysyła Ci energię. Natomiast jeżeli jest rzecz nie jest piękna i ją masz, bo masz, albo nawet nie pamiętasz, że ją masz, to ta rzecz ciągnie z Ciebie energię. Więc dlatego uwalnianie rzeczy jest tak trudne, bo Ty musisz tą nić przeciąć. I na początku to będzie boleć. Na początku nie będziesz chciała, więc nawet bardzo dużo osób, które ma nie mogę się zabrać za to, żeby tą szafę przejrzeć, albo żeby tą piwnicę, albo że tą szufladę. To dlatego, bo wiedzą, że to będzie bolało, tak, w cudzysłowie. Natomiast później jest taka energia, bo odzyskujesz wszystko to, co było władowane w te rzeczy. Tak, i jest mówisz, ta ulga. Wow! Boże, i ja chcę teraz posprzątać jeszcze tak, łazienkę i może jeszcze strych i jeszcze może samochód. I to jest na tej zasadzie. Ale też jest tam trudno się pozbywać tych rzeczy, bo myślę, że mamy taki mindset, że to nam się kiedyś przyda. Mhm. Albo, że szkoda w sumie tej rzeczy, bo ona jest jeszcze taka w miarę zdatna do użytku. Ale myślę, że w przypadku ubrań to jest taka rzecz, że może za ileś lat moda wróci. Nasze szafy wypełnia 1/3 rzeczy, których nie chodzimy, bo się w nich nie mieścimy, są za małe lub za duże. Później jest 1/3 rzeczy, których do końca nie lubimy, a potem jest 1/3 rzeczy, które po prostu uwielbiamy, chodzimy non stop. I pierzemy. Także z tym uwalnianiem rzeczy to trzeba sobie uświadomić, że to na wszelki wypadek. To w ogóle jak to brzmi? Wypadek. Mhm. Czy ty chcesz mieć w życiu wypadki? I okej, mam namiot. Używam go raz na ruski rok. Ale mogę nie mieć namiotu. Mogę go od kogoś pożyczyć w momencie, kiedy będę potrzebować. A jak nie, to go kupię. I to oznacza, że ty masz w głowie, że jesteś, że działasz z poziomu obfitości, a nie braku. Nie, no ja muszę mieć ten namiot, bo jakbym potrzebowała, no to już będę mieć. To znaczy, że trzymasz się tego kurczowo, bo masz z tyłu głowy, że możesz nie mieć na następny. Więc tak. Zobacz. Albo, że nie będziesz miała wokół siebie ludzi, którzy ci pomogą i ci to po prostu udostępnią, umożliwią. To jest kwestia zaufania do wszechświata. A czy ty byś postawiła znak równości między feng shui i minimalizmem? Niekoniecznie, bo możesz mieć dużo rzeczy, ale możesz nie mieć je pochowane. Więc to wszystko zależy od organizacji, od tego, jak zaaranżujesz swoją przestrzeń. Ja lubię minimalizm, bo naprawdę mniej to jest więcej. Bo tak jak z tą szafą. Tak naprawdę jakbym Ci te 2/3 tej szafy wyjęła i zostawiła tylko tą 1/3. Byłoby wspaniale. Tak. Ale my się łudzimy, że my to kiedyś jeszcze założymy. Czyli jak masz to, że kiedyś schudnę, czy tam, nie wiem, przytyłam, czy cokolwiek, czy przytyję, bo schudłam za bardzo. To jest nieakceptowanie stanu rzeczywistego. To jest życie nie w tu i teraz. Tu i teraz jestem taka. I dlaczego nie mogę żyć w pełni i po prostu doświadczać przyjemności? Dlaczego muszę mieć to z tyłu głowy? I to naprawdę ciąży. Uwolnić się od tego jest sztuką, bo to nie jest łatwe. Tak. Bo to są zawsze dobrej jakości rzeczy, bo jeszcze to ma metkę, bo coś, ale ja jestem zwolenniczką dawania rzeczom drugiej szansy, drugiego życia. Powiedziałaś już o kilku zasadach. Mam potrzebę przejścia przez nie. Chciałam teraz sprawdzić swoją pamięć, ale zwątpiłam w to, czy... Dobra, piękno, porządek... Nieprzywiązywanie się. No właśnie, bo chciałam powiedzieć, że coś jeszcze z tym naprawianiem było, ale to myślę, że jest powiązane i właśnie z porządkiem i trochę też z nieprzywiązywaniem się, jeśli coś nam po prostu pęknie. Czy są jeszcze jakieś zasady? Ja bym dodała jeszcze jedną. Naturalne światło. O. Nic tak nie podnosi energii jak światło.
I dzisiaj po raz pierwszy wyszło słońce od kilku dni i od razu zupełnie inaczej też człowiek funkcjonuje. Mhm. Ale naturalne światło, czy są też jakby zasady związane z tym naturalnym światłem? To oznacza, że nie wiem, nasz dom musi być wystawiony na konkretne strony, konkretne pokoje muszą być nasłonecznione, w każdym pokoju musi być okno. Czy to już idzie w takie szczegółowe zasady? Nie, to chodzi ogólnie o to, żeby był dostęp do tego światła, żeby wchodziło świeże powietrze, żeby wchodziły promienie słońca, dlatego że to będzie podnosiło energię. Mhm. To, na którą stronę świata wychodzą dane okna, drzwi i tak dalej, to później podczas analizy trzeba wziąć pod uwagę i to będzie definiowało, jaki rodzaj energii masz w tym domu. Natomiast chodzi o to, że ciemność to jest niska wibracja. Więc jak wchodzisz do domu, na przykład do przedpokoju i jest tam ciemno, no to w jaki sposób ty widzisz tą energię? Przyniosłeś ze sobą całą masę energii, wpływa przez te drzwi i jest ciemno. Mhm. To tak jakbyś zaprosiła kogoś i nie zapaliła światła. No, rozgość się. To jest na tej zasadzie. Także światło jest potrzebne. Światło to życie. To energia właśnie. Ja zauważyłam, kiedy teraz byłam w domu rodzinnym przez kilka dni, tam mamy okna na każdą stronę świata. Ja poczułam się, ja tam zawsze czułam się bardzo dobrze. Stwierdziłam, że mogłabym w sumie tutaj zamieszkać, mm-hmm. gdybym była sama. Bo zupełnie inaczej właśnie odczuwałam, nie wiem, miałam zupełnie inny poziom zadowolenia, spokoju, takiego komfortu na co dzień. Nie czułam właśnie, że muszę wyjść z domu, że muszę coś zmienić, że tak jak mieszkający tutaj w tym mieszkaniu, które jest bardzo dla mnie piękne, więc spełnia jakieś wiele z tych podpunktów, to jednak przez to, że widzę, że za oknem jest jasno, a ja tego światła nie mam w pomieszczeniu, w którym spędzam część dnia, mam takie poczucie, że muszę wyjść do tego słońca, że jednak to jest chyba taki naturalny odruch człowieka, żeby za tą jasnością, za tym światłem podążać. Ja już nigdy nie zrozumiem, jak widzę ludzi, którzy mają piękny, nasłoneczniony dom i zaczynają zasłaniać rolety i chować się. Mówię, co wy robicie? Z tym zasłanianiem rolet to w ogóle jest taka historia, że jeżeli nie zrobiłaś konsultacji, nie stworzyłaś swojej mapy energetycznej, to tak naprawdę nie wiesz, z którego kierunku do ciebie przypływa energia bogactwa. Mhm. I może być tak, że ona przypływa właśnie przez to okno, które najczęściej zasłaniasz tą roletą. A zasłaniasz je, bo tak naprawdę mówisz, a nie, bo tutaj ten sąsiad to mi zagląda w okno, to się odgrodzę. Mhm. A może właśnie się odgradzasz od energii bogactwa. Także warto jest potestować, jeżeli masz w domu takie okno, którego nigdy nie otwierasz, które zawsze jest zasłonięte, to ja bym Cię zachęciła do tego, żeby przez tydzień, przez 3 dni pootwierać i zobaczyć, co się wydarzy w Twoim życiu. Bo możesz się zaskoczyć. Parę razy padło hasło analiza feng shui. Co to znaczy? Na czym ona polega? W feng shui klasycznym bierzemy pod uwagę to, w którym kierunku świata patrzy Twój dom. Bo dom, mieszkanie zawsze ma twarz i ma plecy. To jest tak zwane skierowanie i osadzenie. I on patrzy w jakimś kierunku. Oprócz tego, że on patrzy w jakimś kierunku, to on się urodził w jakimś konkretnym momencie czasu. Czyli na przykład, jeżeli to jest, nie wiem, kamienica z 60-tych lat, no to będzie okres 6. Jeżeli to jest mieszkanie teraz 2014, to będzie okres 8. I mieszając te dwie dane, ja jestem w stanie stworzyć mapę energetyczną Twojego mieszkania. I będę wiedziała, z którego kierunku przychodzi jaka energia. I trzecia rzecz ważna, to jest Twoja data urodzenia. Bo każde mieszkanie jest jakieś i ono może być dobre dla Ciebie, natomiast niedobre dla mnie. Mhm. Więc ja potrzebuję Twojej daty urodzenia, żeby zobaczyć, jaką Ty masz energię i dopasować Ciebie do tej przestrzeni. Bo tak naprawdę w ogóle to jest tak, że to nie my wybieramy dom, tylko dom wybiera nas. Bo my wibrujemy jakąś energią. Mamy jakieś doświadczenia zaplanowane do wydarzenia się w naszym życiu i ten dom jest po prostu taką ścieżką, gdzie one się po prostu wydarzą.
Ale też niejednokrotnie, jeżeli ktoś szukał mieszkania czy domu, mamy to uczucie, że wchodzimy gdzieś i my wiemy, że to jest to. Mhm. I tutaj właśnie nie jest to nasz wybór logiczny, gdzie robimy sobie plusy i minusy i zastanawiamy się, czy może zostać tutaj, czy może jednak po drugiej stronie ulicy, tylko wchodzimy i mówimy, tak, mam to. Mhm. I to jest historia wielu z nas, niezależnie od tego, jak bardzo możemy czuć się uduchowieni i interpretować sobie to w taki sposób, w jaki my o tym rozmawiamy. Po prostu czasami to czujemy i to miejsce nas odnalazło. Tak, dokładnie. I w ogóle ciekawe jest jeszcze to, że jak robię tą mapę, to jest coś takiego jak pałac centralny. To jest punkt, do którego dążą wszystkie energie. Mhm. I tam w tym punkcie centralnym też są, znajdują się energie. I bardzo często jest tak, że energia twoja lub twojego partnera znajduje się właśnie w centrum. I to jest ta osoba, która mówi, tak, to jest to. I to po prostu potwierdza. I bardzo często jest tak, że przychodzi do mnie klientka, a energia w centrum domu jest jego męża, który na przykład nie wierzy w feng shui, ale ona chce analizę i robimy i tam wychodzą różne rzeczy. On się później przekonuje i mówi, słuchaj, to zapytaj Koliny, co zrobimy i tak dalej. Natomiast to jest tak, że właśnie on nie jest w stanie tego wytłumaczyć, ale ja jestem w stanie to tak jakby obliczyć. To nie jest zasada, że zawsze, ale bardzo dużo przypadków mam takich, że energia danej osoby jest w centrum, w sercu domu. Załóżmy, że robimy sobie taką analizę, mieszkamy w danej przestrzeni i chcemy podbić nasz komfort. Chcemy coś zmienić, chcemy ją dostosować tak, żeby ona była jak najbardziej nam sprzyjająca. Czy z Twojego doświadczenia jest tak, że każde miejsce da się zaaranżować pod siebie? Że zawsze jest coś, co można ulepszyć? Zawsze. Ja jestem optymistką niepoprawną i wierzę, że zawsze się da. I z doświadczenia z moimi klientami też wiem, że tak było. W najgorszym przypadku to, co możesz zrobić, to polepszyć troszeczkę na tyle, żebyś mogła zrobić kolejny krok. Może w stronę nowego miejsca. Ale zawsze jest coś do zrobienia. I to jest w ogóle bardzo ważne, żeby to zrobić. Dlatego, że jeżeli nie zrobisz, mówisz, dobra, mam dosyć tego mieszkania, tu mi nie płynie, wynajmuję nowe. Obiecuję Ci, że będziesz mieć takie same energie w tym nowym. Bo tak naprawdę masz coś do przepracowania i dopóki Ty tego nie zaakceptujesz, nie stawisz temu, nie stawisz się do tego i powiesz, dobra, okej, co tu jest do zrobienia, to będziesz przyciągała, no bo wibrujesz tym. Więc tak naprawdę następne będzie takie samo, jak też będziesz to okno zasłaniać. Tak, tak. A słuchaj, jakie, nie wiem, zabiegi, operacje zazwyczaj robi się na takiej przestrzeni? Czy użyłam jakiegoś medycznego języka tutaj, ale pewnie sobie wyobrażamy, że mamy tu jakieś przemeblowanie, ewentualnie, nie wiem, przemalowanie ścian na jasne, może prześmiewczo sobie wyobrażamy tak, że wiesz, trzeba przystawić o 2 cm lampę i postawić jakiegoś kwiatka. Co się dzieje, kiedy dom przechodzi taką transformację? To wszystko zależy od domu. Natomiast tak naprawdę chodzi o prowadzenie harmonii, czyli ponieważ już mamy jakąś energię i to jest rodzaj tej samej energii, tylko ona ma 5 różnych faz, 5 żywiołów. Mamy ziemię, metal, wodę, drzewo i ogień. I w danej przestrzeni może na przykład brakować jakiegoś elementu i jak go wprowadzimy, to on wprowadzi harmonię, bo teraz ta harmonia jest na przykład zaburzona. Więc możemy na przykład zacząć palić świece. I to będziemy, wprowadzamy element ognia i to będzie nam harmonizować. Możemy postawić kwiatka żywego. To będzie żywa roślina, to będzie drzewo. Wprowadzić kształty lub kolory. One też odpowiadają różnym elementom. Na przykład, nie wiem, kwadrat to będzie tak jak ten stół, to jest ziemia, element ziemi. Okrągłe stoliki to będzie element metalu. W ogóle okrągłe lampy, takie kuliste rzeczy to jest metal. Ale możemy też wprowadzić sam metal, tak? On będzie zaburzał na przykład odczyt kompasu. Tam jest bardzo silne pole elektromagnetyczne, więc to też będzie wprowadzało nam jakąś harmonię. Tylko sztuka polega na tym, żeby wiedzieć, gdzie to ustawić. To jest taka akupunktura trochę. Więc tak naprawdę te zmiany czasami są niewielkie. Rzadko mówię, że musisz przemalować ścianę na jakiś kolor. Łatwiej jest dodać jakieś dodatki. I tak naprawdę dla mnie feng shui dobrze zrobione jest niewidoczne dla oczu. One są odczuwalne. I to jest ta różnica. Dla mnie niesamowita jest ta ilość niuansów. I zastanawiam się, czy powinniśmy iść w taką stronę, że
konsultujemy się z ekspertem i on nam pomaga dobrać każdy mebel, bo przecież każdy mebel coś oznacza, czyli nam wjeżdża po prostu jakaś taka kontrola. Wydaje mi się, że to byłaby jakaś taka moja obawa, że teraz z tą wiedzą chcę kupić, nie wiem, stół i już myślę, dobra, czy ten stół będzie sprzyjający, czy trochę podejść do tego od drugiej strony, wybrać stół i potem zastanowić się, do czego on ma mi posłużyć, skoro wybrałam taki, a nie inny stół. Ja bym... Ta pierwsza opcja radykalnego zastosowania tak. Feng Shui w ogóle ze mną nie współgra. Najważniejsze rzeczy muszą Ci się podobać. Więc jeżeli one są dla Ciebie piękne, to ja Ci mogę po prostu powiedzieć, słuchaj, ten stół akurat w tym miejscu nie, ale jak przesuń go trochę w tą, to on będzie już tam harmonizował ten sektor, a nie ten. Ty będziesz zadowolona, bo go lubisz i wszyscy będą szczęśliwi. Tak, natomiast to nie jest tak, że ja Ci pomagam ustawiać wszystkie meble, okay. Przestawiam i tak dalej. Jest duża dowolność, ja nie aranżuję przestrzeni. Mm-hmm. Ja się specjalnie posługuję językiem 5 elementów podczas konsultacji, bo na początku mojej kariery, jak zaleciłam, że kobieta miała sobie coś czerwonego chyba kupić, a ona nienawidziła tego koloru po prostu i nie zrobiła tych rzeczy, to potem miała pretensję, że to nie działa. Więc ja się nauczyłam na tym, że okej, okay. Gusta, guściki. Tak. Ogień. I teraz, jak ty zrozumiesz ten ogień? To może być lampa solna, to może być świeczka, może być biokominek, to może być cała ściana przemalowana na czerwono, albo czerwona sofa. Mogą ja nie wiem, być... co dzisiaj z tym czerwonym. Trójkątne rzeczy, tak? Więc naprawdę jest bardzo dużo opcji. I ja zawsze daję do wyboru. Bo nie lubię decydować za kogoś. Tak. Nie o to chodzi. Tak, bo ja nie wiem, co Ci się podoba. Dla mnie idea czerwonej ściany brzmi jak koszmar i zawsze podaję to jako przykład, że to jest moja anegdota życiowa, kiedy szłam obejrzeć mieszkanie nie bez zobaczenia wcześniej zdjęć i pomyślałam sobie, żeby tylko nie miał czerwonych ścian, żeby nie było urządzone na czerwono. Więc na pewno to jest jakaś rzecz, która tutaj może wiele o mnie powiedzieć. Z tym, że bardzo ciekawe było to, że kiedy weszłam do tego mieszkania i odetchnęłam z ulgą, że ono nie jest czerwone, po chwili odkryłam, że jest wściekło niebiesko-żółte. I nie wiedziałam, czy jest mi z tym lepiej, czy gorzej. Ale gdzieś ten czerwony jest takim bardzo chyba aktywującym kolorem i on może budzić jakiś taki niepokój. I też no, kiedyś właśnie trafiłam do takiego mieszkania całego wymalowanego na czerwono z czerwoną kanapą. Nie mogę uwierzyć, że ktoś tam mieszka od lat i czuje się dobrze, no ale tak jak powiedziałaś, widać komuś jest to potrzebne. Albo odzwierciedla to w jakiś sposób pewne procesy, które się dzieją w tym człowieku. W sumie to jest mega ciekawe, że ty właśnie poznając kogoś nowego, wchodząc do jego domu, możesz odczytać bardzo wiele z tej mowy przestrzeni. Tak i nie, bo tak naprawdę ja nie wiem, czy te rzeczy tam są, bo on je wybrał, czy one tam są, bo nic z nimi nie zrobił, bo na przykład facet rozstali się z facetem, facet wyszedł, a to są jego rzeczy i wiesz, bo było duże zakładanie z góry czegoś. Także ja staram się nie wchodzić w takie rzeczy. Ale czy są takie smaczki, jak na przykład to, co powiedziałaś o zasłanianiu okna w kontekście jakiejś tam obfitości finansowej i bogactwa, które możemy dostrzec u siebie i się temu przyjrzeć? Choćby to, że założyłaś, że u mnie jest jedna szafka nocna i zapytałaś właśnie, czy mieszkam tutaj sama, czy mieszkam tu z partnerem, czy mam partnera, więc jakby jakie są takie małe, właśnie takie małe sygnaki, właśnie smaczki, które mogą nam, na które możemy się też przyjrzeć, które możemy się przyjrzeć my sami, właśnie też analizując swoją przestrzeń. Wiesz co? Jest kilka zasad, takich powiedzmy uniwersalnych, które wskazują na jakąś tendencję. Natomiast zawsze są wyjątki. Akurat to mi się rzuciło w oczy z tym łóżkiem i z tą szafką. No bo w związku chodzi o równowagę, więc powinien być dostęp do łóżka z obu stron. Nie powinniśmy przez nikogo skakać nad głową. Mieć dwie szafeczki, żeby była ta równowaga. Nawet one nie muszą być takie same, byle żeby miało taką samą wysokość, bo chodzi o to, żeby nie było tak, że ktoś dominuje. Tu postawię sobie komodę, a tu postawię sobie taborecik. No to ewidentnie dajesz znak wszechświatowi, że tu ktoś rządzi, a ktoś tu jest poddanym. Tak, są dwa poziomy. Więc są takie rzeczy, natomiast
Tak, żeby Ci powiedzieć, ja po prostu to widzę. To jest coś, co ja już mam z tyłu głowy i mam to tak, że tak powiem, wyryte. Ja mam tak zwane feng shui'owe okulary i ja po prostu patrzę przez nie. Więc akurat to mi się rzuciło w oczy. Również na przykład rzeczy poukładane na podłodze. To są takie niedokończone rzeczy. To tak na przykład. To jeszcze bym mogła powiedzieć. Ale tak, no nie wiem, co jeszcze. Ja bym w ogóle zachęcała do obserwowania, bo bardzo często my coś zmieniamy w domu, a potem się coś wydarza. Ale my w ogóle nie połączymy tego, że my przestawiliśmy sofę w innym miejscu, albo śpimy na przykład, zepsuło się łóżko i śpię teraz w salonie na sofie przez 3 dni, a coś się w pracy na przykład, coś fajnego zadziało. A to właśnie tak. Może być dlatego, że śpisz w innej energii niż do tej pory i to ma dobre skutki na Ciebie. Więc ja bardzo zachęcam do tego, żeby obserwować. To jest tak, jak na przykład, nie wiem, kupisz sobie kwiatka 1,5-metrową dracenę i postawisz gdzieś, to jest bardzo duży element drzewa. I teraz, jak on będzie harmonizował, no to fajnie, będzie się dobre rzeczy działy. Natomiast może być tak, że on też zaburzy równowagę w Twoim domu i nagle, nie wiem, zgubisz portfel, spóźnisz się gdzieś tam i wiesz, i będą jakieś takie przeciwności losu. Więc fajnie jest obserwować to, co się dzieje. I ja zawsze pytam, na przykład ktoś się przeprowadził do nowego miejsca. Ja mówię, co się zmieniło w Twoim życiu? No ale jak? No przeprowadziłem się. Ja mówię, no tak, ale co jeszcze? Tak? Lepiej Ci idzie w pracy, czy gorzej? Częściej się widujesz ze znajomymi, czy rzadziej? Jak z dzieckiem, jak z partnerem, jak z rodziną, jak zdrowie? Bo zmieniasz przestrzeń, w której operujesz. I to jest naprawdę ma znaczenie. Że po prostu pewne ułożenie już nam nie służy. Tak jak nawiązałam przed naszym nagraniem, że niejednokrotnie sobie aranżujemy przestrzeń do pracy, a potem siadamy przy stole jadalnym z laptopem albo projektujemy nowy dom, gdzie mamy jadalnię, a wszyscy i tak jedzą zawsze w kuchni. I to też jest fascynujące, że jednak coś sprawia, że ta przestrzeń, choć nasz rozum chciał, żebyśmy tutaj stworzyli sobie czas pracy, to po prostu to nie działa. Tak, energia i chyba nie. Trzeba to wtedy zaakceptować. Może nie na siłę sadzać się przy tym niewygodnym biurku, tylko dobra, mam pracować w salonie przy dużej przestrzeni z widokiem. Idę w to. Ja bym zalecała decydowanie o tym, co będzie w jakim pokoju po chwili poczucia energii w danym przestrzeni. A postaw biurko, popracuj, zobacz, czy tam często siadasz. Bo jeżeli nie, to nie stawię tam biurka po prostu. Poza tym urządzając nasze mieszkania, urządzamy je pod tak naprawdę przechowywanie rzeczy. Tu dam jeszcze jedną szafę, tu coś, tu będzie biurko i gotowe. A dlaczego nie zrobimy sobie tak, że ten pokój będzie do malowania, albo ten pokój będzie do tańca? A tu będę tylko rozmawiać przez telefon. Ja wiem, że nie wszyscy mają możliwość kupowania domu z taką ilością pokoi. Ale to nawet może być kącik wydzielony, że ja tu sobie postawię fotel, bo ja tu lubię zawsze siadać i to będzie moje centrum dowodzenia. Że tu będę medytować, pisać, czytać, nie wiem, gadać z przyjaciółką przez telefon, cokolwiek. I my tak naprawdę urządzając mieszkanie robimy to z głowy, tak jak powiedziałaś. I stawiamy to biurko w tym miejscu, gdzie nam się wydaje, no bo tu jest kierunek południowy, tutaj będę mieć dobre światło, tu jest wtyczka, kontakt do internetu, no to super. Ale to jest z głowy, to nie jest z czucia, to nie jest z energii, to nie jest... Jak pamiętam, jak się zaczęła pandemia i chyba jakiegoś wywiadu udzielałam, gdzie postawić biurko sobie, to moim zaleceniem było, gdzie najbardziej, najchętniej spędzasz czas. I tam postaw biurko. Tam wydziel przestrzeń do pracy, bo będzie Ci się chciało. A jak postawisz to biurko tam, gdzie możesz, albo gdzie musisz, bo nie masz innego wyjścia, to będziesz codziennie mieć taką walkę wewnętrzną z tym, żeby się zmusić, czyli tak naprawdę będzie Ci jeszcze ciężej. Więc naprawdę włączajcie intuicję. Biurko biurkiem, ale wiele z nas chodzi jednak już do biura. Jestem ciekawa, czy tak samo feng shui obowiązuje w innych przestrzeniach. Właśnie, no, w sumie powiedziałaś o restauracji, więc mogę się domyślać, że tak. Ale jak ona na nas wpływa właśnie w miejscu pracy, na którym może niekoniecznie mamy wpływ, czy właśnie idąc do kawiarni, do restauracji? Każda przestrzeń
Inaczej. Energia jest wszędzie. Więc ona będzie na nas wpływać. Czy my jesteśmy na zewnątrz, na ulicy, w restauracji, w biurze, czy nad morzem, na plaży. Zawsze jest gdzieś jakaś energia i przebywając tam, jesteśmy pod jej wpływem. Biura oczywiście, że są ważne i tak samo się je harmonizuje jak domy czy lokale komercyjne. I to jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, bo wyobraź sobie, że robisz gabinet przepraszam, robisz gabinet dla swojego dyrektora finansowego w energii, która uwielbia wydawać pieniądze. No to czego możesz się spodziewać? Bankructwa po prostu. No, albo na przykład, nie wiem, księgowa pracuje w energii, gdzie jest bardzo taka energia współzawodnictwa, konkurencji. Tam powinnaś posadzić twój departament sprzedaży, żeby dzwonili. Albo są energie, które na przykład właśnie lubi operować głosem. Tam robisz call center. A jak postawisz tam, nie wiem, księgową, to ona ci będzie cały czas przez ten telefon gadać i nie będzie tych faktur fakturować. Także to ma bardzo wielkie znaczenie. W lokalach komercyjnych kluczowe jest, gdzie umieścisz kasę fiskalną. Bo jeżeli ona jest w miejscu, gdzie nie lubisz na przykład, lubi oszczędzać, no to te osoby, które będą wchodzić do tego lokalu, będą czuć to i nie będą chciały wydawać pieniędzy. Więc to ma bardzo duże znaczenie. Albo na przykład w energii, która lubi kradzieże. A potem masz, nie wiem, kasjera, który ci podbiera z kasy pieniądze. No, takie historie też miałam, więc to wszystko ma znaczenie. I czy to jest biuro, czy to jest malutkie biuro, czy to jest malutki gabinecik jednopokojowy. Wszystko. Ale fajne jest to, co powiedziałaś wcześniej też o restauracjach, że jakieś miejsce może właśnie wydawać nam się nieatrakcyjne i brzydkie, a z jakiegoś powodu lubimy w nim przebywać. I nawet nie dostrzegamy tego, że tam te kolory są jakieś dziwne i te meble są stare. Tam po prostu jest dobra energia i to jest dla mnie niesamowite. Pamiętam, że szłam ulicą parę tygodni temu i zobaczyłam kilka takich moim zdaniem brzydkich lokali obok siebie. Były to restauracje i miałam taką refleksję. Czy ja czułam, że ja bym się tam źle czuła w tych miejscach. Dla mnie one były nieatrakcyjne. I zastanawiam się, czy osoby, które tam przychodzą, są po prostu zupełnie inne i dla nich ta energia jest sprzyjająca? Czy one czują ten dyskomfort, tylko nie łączą tego z tym, że ta przestrzeń w ten stan ich wprowadziła? Czy rozumiesz, co tutaj zadziało się w mojej głowie? Tak, ja myślę, że, że to są obie rzeczy. Tak, bo oni będą mieć inną energię, będą zwracać uwagę na inne rzeczy i może dla nich ona nie jest taka jak dla ciebie i odbierają ją w inny sposób. Będzie też część osób, która nie połączy tych faktów, bo jest nieczuła. Siedzi w głowie 24 na dobę i nawet nie ma czasu zastanowić się, że boli ją kręgosłup. Więc ona nie będzie zwracała uwagę na to, że tu jest w ogóle jakaś energia. Ona przychodzi do tego miejsca, bo jest najbliżej i albo nie wiem, najtaniej może kawę wypić i popracować z komputera. Także to wszystko zależy od osoby, która, jaką ma intencję, z jaką intencją żyje, jaki ma poziom świadomości. Ale osoby są różne i energetyka jest też różna, więc to zależy. To są gusta też. Tak, myślę, że to jest też ważne, żeby... Ja może mam taką tendencję do nazywania czegoś, że to jest piękne, to jest super urządzone wnętrze i możliwe, że zapominam o tym, że dla kogoś to może być w ogóle nieatrakcyjne albo mniej istotne. Ale jeśli jesteśmy osobami bardziej wrażliwymi na te, powiedzmy, energetyczno-estetyczne bodźce, to też warto za tym iść i też się za to nie piętnować. To mówię właśnie do siebie w sumie i do osób, które podobnie odczuwają, że wydaje mi się, że to jest okej wyjść z kawiarni, w której nie czujemy się dobrze, bo nam się coś nie podoba. Ale tak jeszcze kwoli dygresji, doszłam ostatnio do takiego wniosku, nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, że w sumie te wnętrza, w których nam się dobrze spędza czas i pracuje, to są trochę takie, których my nie dostrzegamy. Które są takie neutralne. Bo mam przed kilka ulubionych kawiarni, w których lubię siedzieć. I jakbym miała opisać ci, jak one są urządzone, co wisi na ścianach, to ja nie wiem. A byłam tam dziesiątki razy. Po prostu wchodzę tam i czuję, że się wtapiam w tę przestrzeń i ona w żaden sposób mnie nie wybija. Ona daje mi taki idealny stan harmonii. Czy coś w tym może być? Energia.
to jest właśnie to, że czujesz się jak u siebie w domu. Bardzo często w domach, które przeszły analizę feng shui, harmonizację, jest tak, że osoby są zachwycone. Mhm. I one, o Boże, jak ja się tutaj dobrze u Ciebie czuję, a to bym mogła, a to jeszcze jedną herbatkę poproszę. I nie chcą wychodzić, bo im jest tak dobrze. I to tak naprawdę nie chodzi o to, co jest wokół, znaczy chodzi też, ale oni nie wiedzą, bo tak jak mówiłam, to jest niewidoczne. To chodzi o to poczucie. Więc jeżeli masz tak, że przychodzą do Ciebie znajomi i nie chcą wychodzić, to prawdopodobnie już masz dobrą energię w domu. Więc intuicyjnie zaaranżowała się w taki sposób, że jest okej. A słuchaj, jak ma się feng shui do, nie wiem, pracy z jakimiś dekoratorami wnętrz czy architektami? Czy to jest wiedza, która jest też, z której korzystają specjaliści? Czy to się może, nie wiem, zmienia? Czy ona staje się bardziej dostępna i też wykorzystywana? To chyba pytanie do architektów i dekoratorów. Ja wiem, że na kursach, kiedy ja się kształciłam, było bardzo dużo architektów właśnie i dekoratorów, więc wiem, że się szkolą. W Polsce nie wiem, na pewno są tacy, którzy to robią. Ja wybudowałam kilka domów i współpracowałam z architektami i oni nie mieli pojęcia, więc wiem, że też, że są tacy, którzy nie. Tak. Natomiast myślę, że jest coraz większa ciekawość w nich, żeby zajrzeć jeszcze w tą taką niedostrzegalną stronę przestrzeni i dopasować ją do danej osoby. Czy ja myślę, że to nawet nie wiem, czy jest ta ciekawość, co ona się musi pojawić. Tak, że my też zaczynamy oczekiwać chyba więcej od takich usług, ale też od tego, jak się czujemy w naszych przestrzeniach. I ja się tak cieszę, że właśnie taka wiedza zaczyna trafiać do mainstreamu. No bo my, tak jak zresztą powiedziałaś na początku, lubimy te gotowe rozwiązania, gotowe ustawienia, lubimy sobie logicznie, wiesz, zaaranżować nasze życie i czy to sferę mieszkania, czy zdrowia, czy cokolwiek innego, a zapominamy, że to musi być niestety dostosowane pod nas, żebyśmy mogli być tam szczęśliwi. Przecież chyba o to nam chodzi w tych domach. Tak. Nie robimy tego dla fanaberii, bo mamy zajawkę, że o feng shui fajna zabawa, tylko chyba każdy chciałby usiąść na kanapie i odsapnąć i nie chcieć z niej wstawać, aż rano wstanie słońce i stwierdzimy, teraz chcę działać, bo tutaj wszystko się zgadza. Tak, ustawienie sofy w dobrej energii jest ważne, bo są takie miejsca, gdzie po prostu usiądziesz, już nie wstaniesz, tak. A będą takie miejsca, gdzie postawisz sofę i też nigdy nie będziesz na niej siadać. Mhm. Więc to ma znaczenie. O właśnie, to jest, ja będę teraz bardzo, bardzo się obserwowała na co dzień, bo na przykład właśnie będąc w domu rodzinnym, o którym wspomniałam, oglądałam filmy siedząc na podłodze przy kanapie. I wtedy byłam w stanie się skupić. Jak siedziałam na kanapie, rozpraszałam się i absolutnie nie interesowało mnie to, co jest na ekranie. A w momencie, kiedy siadałam sobie w odpowiedniej odległości do tego telewizora na ziemi, byłam w pełni skupiona. To jest teraz mi przyszło do głowy, że to warto, po prostu warto się obserwować, jak ze wszystkim. Tak. Powiedz mi na koniec, bo to jest kwestia, która mnie ciekawi jako osoby, która przemieszcza się dużo i moje życie jest taką, będzie na pewno też w najbliższym czasie takie mocno dynamiczne, jeśli chodzi o to, w jakim miejscu śpię, w jakim miejscu się znajduję, gotuję, po prostu żyję na co dzień. Czy my możemy w jakikolwiek sposób, nie wiem, nawigować to i zadbać o ten swój komfort przestrzenny, kiedy jesteśmy w podróży, kiedy jesteśmy w nowych miejscach, kiedy jesteśmy w hotelach? Czy to jest możliwe, czy to jest taka trochę loteria? Wydaje mi się, że możesz troszeczkę wpłynąć na to, jak się będziesz czuła, natomiast w pozostałej części to będzie loteria. Możesz na przykład poprosić o pokój, który nie będzie miał skosów. Albo pokój, gdzie nie będziesz spała pod belkami, bo to będzie na pewno źle wpływało na twój odpoczynek. Więc są takie elementy, gdzie możesz, że tak powiem, wpłynąć, natomiast reszta już jest trochę loterią. I zawsze możesz przearanżować na czas twojego pobytu ten pokój hotelowy i jeżeli jest jakiś obraz, który cię irytuje i nie podoba, to po prostu zdejmij go i postaw na ziemi, tak? Może przestaw fotel w drugą stronę. Dlaczego by nie? Jeśli tak czujesz, to tak zrób. Także ja myślę, że najważniejsze to właśnie włączyć to czucie, włączyć tą intuicję.
jeśli na przykład nawet wybierasz, nie wiem, na Bookingu dwa pokoje, zobacz, jakie tam są zdjęcia. I po zdjęciach, ten mi się podoba. Tak. I bukujesz ten, a nie ten. Nieważne, 50 zł droższy. Obojętnie. Ale chodzi o to samopoczucie. Bo często tak jest, że my wybierając już mamy takie poczucie, że tu będzie miło. Mhm. Więc idźmy za tym. Tak. I zaufajmy, że będziemy w tych dobrych miejscach spali, a jeśli nie, to ma nas to czegoś nauczyć. Tak. Dokładnie. I tutaj dodam anegdotę ostatnio swoją, o której Ci mówiłam przed nagraniem, że właśnie będąc na Sri Lance na przestrzeni 2 dni zaliczyłam bardzo skrajne stany emocjonalne, nie wywołane żadnymi czynnikami zewnętrznymi, w sensie jakimiś takimi osobistymi doświadczeniami, tylko ja weszłam do hotelu i nagle zrobiło mi się smutno, dziwnie, samotnie, obco, chciałam stamtąd wyjść, od razu wyszłam na spacer, zadzwoniłam po moją znajomą, nie chciałam tam wracać, poszłam spać i po prostu marzyłam o tym, żeby stamtąd wyjść, a nic się tam złego nie przytrafiło, wszystko, czego człowiek potrzebuje, było. Była też plaża, palmy i kokosy. Natomiast następnego dnia wylądowałam w hotelu, który nawet nie był na plaży i nawet nie był z widokiem, tam w ogóle nic nie było takiego szczególnie wow, ale no, energia tego miejsca, wystrój, ta właśnie ta harmonia, ten spokój, który tam panował. Ja po 2 sekundach, nawet nie 2 minutach, ja wiedziałam, że ja tu mogę zostać tydzień sama, w ogóle nic mi nie jest, jestem szczęśliwa i radosna. I w obu sytuacjach dokładnie byłam teoretycznie w tym samym stanie, w tych samych okolicznościach. Więc to pokazuje, że to otoczenie to jest zbiór tylu czynników, które z nami, na nas oddziałują, że nie bagatelizujmy tego. Tak. Powiedz mi na sam koniec, dla osób, które czują się zaciekawione, ale jeszcze nie może nawiązały takiego kontaktu z przestrzenią i trochę jeszcze nie wiedzą, gdzie się czują dobrze, czy masz jakąś taką jedną wskazówkę, taką jedną rzecz, od której warto zacząć swoją przygodę z Feng Shui? Ja bym zaczęła od obserwacji, jak się czuję w danej przestrzeni, gdzie często siadam, a gdzie nie siadam, bo my podświadomie już robimy to. Więc zacznij korzystać z tych miejsc, gdzie czujesz się dobrze. I to, co bym zaleciła, to posprzątaj. I to nawet nie chodzi o to, że jest brudno, że masz posprzątać. Poprzestawiaj rzeczy w domu. I nawet jeżeli one wrócą później dokładnie na to samo miejsce, ale odstaw tą sofę, zobacz, jak będzie wyglądała tam, cokolwiek. Bo to spowoduje ruch energii w Twoim mieszkaniu. A jak energia się ruszy, to rzeczy w Twoim życiu się ruszą. I w Tobie też się ruszy. Więc myślę, że to będzie dobry początek. Zachęcamy dzisiaj wszystkich do sprzątania, ponieważ ja się czuję na maksa zainspirowana, żeby pootwierać te szafki, które już też regularnie sprzątam i jeszcze raz otworzyć szafę i tak już trochę bez skrupułów powywalać te rzeczy albo najlepiej oddać osobom, które potrzebują ich bardziej niż ja, bo ta ulga i to poczucie takiej lekkości w głowie jest po prostu bezcenne. Tak. Więc wspaniałą dałaś radę. Ja już wiem, że dzisiaj to zrobię. A nie lubię sprzątać, dodam. Chociaż układać bardzo lubię. Korina, ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. To było tak ciekawe i tak inspirujące, że oczywiście odsyłam wszystkich do Ciebie, bo ja już pierwsza rzecz, którą zrobię, jak znajdę sobie nową przestrzeń, to zacznę od konsultacji, żeby wszystko było ułożone zgodnie ze mną. Oczywiście bez szaleństw i z dużą dozą zaufania i luzu, zaznaczmy. Ale bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze wszystkiego dobrego. Super. Bardzo się cieszę. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję platformie Yogiczni za objęcie nad nim patronatu. Na koniec, jak zawsze, przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, gdzie czeka na Was solówka i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Po więcej treści związanych z tematami podcastowymi, ale o wiele więcej, zapraszam Was na mojego Instagrama instagram.com/Karolina Sobańska. Jak zawsze niezmiennie też jestem z góry bardzo wdzięczna za wszelkie oceny i recenzje, które wystawiacie na Spotify'u i na iTunesie, dając podcastowi wybraną liczbę gwiazdek, pisząc kilka słów opinii. To jest bardzo pomocne, dzięki temu podcast jest dalej promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Jeszcze ostatnie ogłoszenie na koniec jest takie, że ja każdego miesiąca przekazuję część zysków z mojego sklepu internetowego wybranej fundacji
i w czerwcu jest to fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a w moim sklepie internetowym znajdziecie przeróżne e-booki mojego autorstwa o zdrowym stylu życia i szeroko pojętym dbaniu o siebie. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze i słyszymy się niedługo. Do usłyszenia, cześć!